Witam szanownego graczy ponownie. Anna weszła na serwer testowy, tak więc zobaczmy sobie, poczytajmy o informacji o aktualizacji. W szczególności, że ja czekam na mecz. Będę czekał bardzo długo, pewnie z 2000 sekund. Więc zrobimy ten filmik, zanim pewnie się aktywuje. Tak więc jak tutaj widzicie, dodano oczywiście Annę w tym patchu. Zobaczymy podczas gry, jak się nią gra. Jeżeli chodzi o nową mapę, o Drewnia Volskaya Industries, to jest mapa z Overwatch oczywiście. Tu sobie też obejrzymy tą mapę na żywo, nie będziemy czytać. To jest ważne. Dodano do rotacji nową mapę. Również nawiedzone kopalnie i wieże zagłady. Wyrzucono z rotacji Zatokę Czarnosercego, placówkę na Braxis i podniemne świątynie. Ja osobiście te mapy całkiem spoko. Zatoka Czarnosercego ostatnio jej za bardzo nie kocham, ale dobrze mi się tam gra, ale jakoś tak średnio się cieszę, jak ona się pojawia, nie wiem czemu. No i mamy tutaj całą rotację mapy, jak tutaj widzicie, więc Wieża Zagłady, welcome back, więc będzie fajnie. Słuchajcie, ważna rzecz, bohaterowie sterowani przez SI będą teraz stosować bardziej dynamiczne strategie, więc to w tym patchu wejdzie dopiero. Powiem wam, że ja się naprawdę irytuję troszkę, jak w meczach rankingowych ktoś wychodzi i do końca meczu nie wraca i wtedy masz jednego gościa z SI. Jednego gościa w plecy i bot gra. I to już jest balans zachwiany całkowicie. Ostatnio miałem też sytuację, że dwóch gości wyszło, dwóch botów i to irytuje bardzo. Mam nadzieję, że te zmiany, jeżeli chodzi o SI, wejdą i będą działać dobrze. Najchętniej to było, moim zdaniem najchętniej to było tak, jakby mecz został przerwany po jakimś tam czasie i wyzerowane punkty, no ale nie da się tak za bardzo zrobić w teorii. Dużo by mecz został przerwany. Ludzie by pewnie to też wykorzystywali w jakimś sensie, chociaż tamte osoby, które wychodzą, pewnie dostały karę. Okej, ale przejdźmy teraz do interfejsu użytkownika. Wejdą sztandary, wskaźniki leczenia i minimapa dodatkowo zostały upgradeowane. Ikony bohateru na minimapie wskażą teraz kierunek, w którym zrzucane są postacie, ale chodzi też o to, że niektóre skille się pojawią na minimapie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do clue najważniejszego. Jeżeli chodzi o ochronę, dużo tu się nie zmieniło. Teraz ma niepowtarzalną ikonę na minimapie, pułapka czasowa. Falstat tutaj, jeżeli chodzi o przeloty ogólnie, dodano coś takiego, że jeżeli komuś przerwiesz przelot, to teraz 10 sekund, czy na przykład w DHC też, no to 10 sekund cooldownu wchodzi na użycie tej zdolności ponownie. Słuchajcie, i teraz tak, nowa, ostatnio strasznie często ją widuję, bardzo często, i to wcale nie jest dobry omen. Ja jej za bardzo nie lubię, jest strasznie skusi, ale dobra nowa robi różnicę, jest mega. Zwiększone pole widzenia z 6 do 12 sektorów, tak samo jak na bohaterach, czyli Holo Wabik robi nam niezłą wizję teraz. Poziom 4, zdalna projekcja została usunięta, Holo stabilność również i zwiększa zasięg użycia i pola widzenia oraz wydłuża działanie Holo Wabika o 100%. Czyli niezły zasięg, powiem wam, widzenia. Będzie można przewidywać się nasze ruchy, niestety. Poziom 7, pocisk przeciwpancerny. Pociski przeciwpancerne, dodatkowa funkcja, atak podstawowy nowy zmniejszają również pancerz fizyczny celu o 10 punktów na 3 sekundy. To jest dużo. Tylko że ataków podstawowych. To się nie stakuje z tego, co widzę. Okej, okay. Psychiczna skuteczność, czyli taki dodatkowy buff, jak widzicie. Psychiczna skuteczność, to jest Q, zwiększa premię do zasięgu z 10 do 15%, czyli lekki buff. Może nawet duży baw, jeżeli chodzi o pole widzenia nowy, czyli jeszcze częściej będziemy ją widywać. Specjaliści to jest właśnie z tym przekopem, czas odnowienia 10 sekund, jeżeli nas wytrącą. Następnie tutaj to samo, jeżeli chodzi o to skrzydło. I słuchajcie, Karazim dostał lekkiego debuffa, lekkiego, chociaż w pewnym sensie, jeżeli chodzi o jego W, czyli standardową naszą umiejętność, to wydłużono czas odnowienia z 8 do 10 sekund, czyli to jest leczenie. Zwiększono koszt many też na leczeniu o 5 punktów. 5 punktów nie ma tragedii, ale wzmocniono poziom pierwszy, transcendencja pasywny, zwiększono skuteczność leczenia z 73 do 96 punktów. Przy co trzecim ataku podstawowym. Olśnienie tu też mamy pasywne na pierwszym poziomie. Zwiększono redukcję czasu odnowienia z 1 do 1,5 punktów, 1,5 sekundy. Przy co trzecim ataku podstawowym. Czyli dostał lekkie wzmocnienie transcendencji. Na poziomie 16 rozpędzony błysk Q plus W zwiększa premię do leczenia za doskoczenie do sojusznika z 50% do 75%. I chcą po prostu zmienić styl gry Karazima, żeby był bardziej agresywny, bardziej dynamiczny. O, to jest dobre słowo. Rengar, tutaj zmniejszono zasięg użycia, jego sprzężone leczenie. To jest najważniejsze, że to jest Q, to jest ta podstawowa zdolność, to nie talent. Zmniejszono zasięg użycia z 8 do 6.
zasięg. Czyli powiem wam, że będzie trzeba bliżej dojść, jednakże zmniejszono zasięg przeskoku też z 8 do 7 i zmniejszono skuteczność leczenia głównego celu z 334 do 250 punktów, jednakże zwiększono skuteczność leczenia przy drugim przeskoku ze 167 do 250, czyli mamy 250 punktów, nieważne kogo trafimy. Czyli możemy tak naprawdę leczyć dalszy zasięg, lecząc kogoś bliżej, mając na uwadze to, że on takie same leczenie dostanie. Zobaczymy, jak tym się będzie grać. Szkoda, że te zasięgi zostały zmniejszone, chociaż Rengar to i tak jest postać, którą musimy podejść blisko, prawda? I w sumie jest dość szybki. Okej, DHK to też, jeżeli chodzi o drapieżnika zaroślowego, czyli ten przeskok. Dostajemy tutaj przerwanie i cooldown 10 sekund. Jeżeli nam przerwią, to cooldown 10 sekund. I Johanna dostała reworka. Słuchajcie, reworka. Robią z niej takiego niszczyciela światów, mam wrażenie. Takie, troszkę więcej dipsa będzie miała, jak patrzymy na to. Chociaż zobaczmy szczegółowo. Opadający miecz RK. Zmniejszono koszt many ze 100 do 90 punktów. Zmniejszono obrażenia też do 183, ale dostała funkcję nową. Po podbiciu przeciwnika w górę spowalnia ich teraz o 50% na 2,5 sekundy. Czyli będziemy mieli ładny debuff obszarowy na przeciwnikach. Ciekawe. Ciekawe. W szczególności jak łapiemy, chcemy kogoś złapać. Nagle Johanna wyskakuje z krzaków, nie wiesz co się dzieje. Poziom pierwszy. Kanon nadziei aktywowany. Talent przyniesiony z czwartego poziomu. Zmniejszono regenerację zdrowia z 10 do 1,5 punktów na sekundę. Zwiększono skuteczność leczenia z 20 do 30% maksymalnego zdrowia. I skrócono czas odnowienia z 60 do 40 sekund, czyli będzie się jeszcze szybciej leczyć. Spoko. Pousuwano tutaj mistrz regeneracji, uderzenie prawości, utrzymanie pozycji D. Talent przeniesiono z poziomu 13. Nie wymaga już zniszczenia osłony zapewniającej przez żelazną skórę, aby zapewnić 4 sekundy redukcji czasu odnowienia. Interesujące, czyli będziemy mieli dodatkowo stabilną redukcję czasu odnowienia. Poziom 4. Przekonanie. Tutaj talent przeniesiono z poziomu 7 na 4 poziom. Ujawnienie grzechów i zwiększone obrażenia jeszcze do 90 punktów. Czyli będziemy mogli zrobić dość interesujący bit teraz. Wieczny odwet zmniejszono redukcję czasu odnowienia. Powiem wam, że to właściwie, jak tak patrzę, to powoduje, że ta postać będzie jeszcze bardziej użyteczna. Takie mam wrażenie. Poziom 7, krucjaca trwa, usunięto. I nowy talent, wydłuża czas działania oślepienia zapowiadającego przez blask tarczy o pół sekundy. Ataki automatyczne wymierzone w oślepionych bohaterów przedłużają czas działania efektu 1 sekundę, maksymalnie do 3 sekund. Wow! Wow! Już myślę sobie o smudze, ale żeby ją trafić, no to trzeba do niej podejść, prawda? Ale jednak jest talent, który wydłuża oślepienie. Bardzo ważna sprawa, mega ważna sprawa. No dobrze, ujarzmienie. Talent przeniesiony z 13 poziomu. Nową ma funkcję. Trafienie dwóch wrogich bohaterów karą sprawia, czy naszym kursom, nie? Że skuteczność spowolnienia wzrasta do 80%. A efekt już nie znika. Ciekawe. Traf czterech wrogich bohaterów pojedynczym użyciem kary. I tutaj mam nagrodę. Kara zawsze spowalnia przeciwników o 80%, a efekt nie znika. Wow. Interesujące, prawda? Ciekawa funkcja na 13 poziomie. Na 7, przepraszam. To jest 7 poziom, wow. 13. Ryk to jest Q. Talent przeniesiony z 4, teraz zmniejszone prawie do obrażeń z 50 do 25%. Dodatkowo funkcja kara zadaje obrażenia zwiększone 125%, jeśli trafi co najmniej dwóch wrogich bohaterów. Tutaj płonąca furia. Musimy to wszystko przetestować. Ja tą panią chyba wskoczę już na PST i sobie zagram, zobaczę, jak się nią po prostu gra. Tutaj mamy talent przeniesiony z 16 poziomu. Błogosławiony młot, czyli wlatuje młot i aktywujemy. I tworzymy dwa wirujące młoty. Trafienie bohaterów blaskiem tarczy skraca czas odnowienia tej zdolności o 8 sekund. Czas odnowienia 30 sekund. Wow! Zwiększone obrażenie z 41 do 80 punktów. Czyli będzie młotkowy? Czyżby był młotkowy, moi drodzy, wracał? I to tak konkretny. Muszę to przetestować. Muszę. Święta Furia W. Johanna zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom wokół za każdego wrogiego bohatera trafionego skazaniem. Zadawane obrażenia wzrastają o 40% na 5 sekund.
Okej, fanatyzm, dodatkowa funkcja. Jeszcze dodatkowa funkcja na fanatyzm. Wydłuży czas działania żelaznej skóry o 2 sekundy. No nieźle. Czyli będzie tankowy, będzie mocno oślepiał, będzie spowalniał, będzie młotkiem naparzał wszystkich dookoła, właściwie to dwoma. Interesujące, fajne. I słuchajcie, niezniszczalność. Pasywny skrócony czas działania z 5 do 4 sekund. Czyli troszkę debuff na niezniszczalność, ale dostała niezłe debuffy przedtem. Czy w sobie to jest taki rework, a myślę, że będzie lepszy. Że ta postać teraz będzie o wiele ciekawsza, moim zdaniem. Furia Niebios. Zwiększona redukcja czasu odnowienia z 2 do 3 sekund. I nowy talent, słuchajcie. Na 20. Porażenie światłością. Aktywuj, aby Johanna zapewniła pobliskim sojusznikom osłonę o mocy równej 25% ich maksymalnego zdrowia na 3 sekundy. Trafienie bohaterów blaskiem tarczy skraca czas odnowienia tej zdolności o 8 sekund. I to jest 60 sekund czasu odnowienia, wow. Czyli będziemy blaskiem tarczy trafiali wszystkich dookoła i będzie niezła redukcja. A więc to jest wszystko, tutaj macie jeszcze jakieś szczegóły, wam wrzucę link pod tym filmem, możecie sobie przeczytać na przykład poprawki błędów. Czasami można tu wyczaić, jakie rzeczy nie działały, tak jak miały działać. Tak więc moi drodzy, tak to wygląda, dzięki za uwagę. Jak widzicie, jeszcze gry nie znalazłem, ale to będzie naprawdę długo szukać, więc możecie się spodziewać jeszcze chyba dzisiaj filmu z Anny, gdzie będziemy lamić i próbowali trafić leczeniem kogoś, więc będzie ciekawie. Zapraszam już niedługo na film o Annie. No i mam nadzieję, że będzie Volskaya oczywiście. No myślę, że tak, bo włączają Volskaya, że można od razu trafić na tą mapę. Więc dzięki, trzymajcie się, do następnego filmu, hej.